gotowa, żeby mieć męża. Ale najpierw muszę znaleźć tego, kto sprawi, że będę szybowała w powietrzu. Ach, mężczyźni w naszej wiosce są tacy nudni. A co myślisz o tym strażniku na drodze do wioski? Jest chyba w naszym wieku, prawda? I sam? Jest całkiem przystojny, a jego skrzydła są duże. Ale wątpię, żeby mu się spodobał. Nie na mnie nie spogląda, ani ze mną nie rozmawia. Nic nie znaczy. Może jest po prostu nieśmiały. Mogłabyś z nim porozmawiać i dowiedzieć się, która dziewczyna mu się podoba. Ale nie mów, że to ja cię przysłałam. Zdrowie. Dziękuję, April. Dziękuję, Mimo. Nie ma za co. Podoba mu się. No to idziemy pogadać. Czyli nie, że ona. Co to jeszcze? Jakieś smoki? Nie. Dobra, okej, gadki lepiej super. To gniazdo. A Latinów. Stać. Kto chce odwiedzić kawędziarkę? Aha. Mam na imię Apel, nie jestem szmocką. Przywoływaczką wiatru. Przywoływaczką wiatru? Ty nie możesz być przywoływaczką wiatru, prawda? Jakże inaczej mogłabym się tu dostać? Jestem przywoływaczką wiatru. W takim razie musisz udowodnić, że jesteś jedną z nas. Istnieją cztery opowieści z czterech stron świata, które musisz znać na pamięć. To opowieść o wichrach, opowieść o gwiazdach, opowieść o morzu i opowieść o powrocie do domu. Zadam ci po jednym pytaniu z każdej z tych opowieści, a ty będziesz musiała odpowiedzieć na wszystkie z nich, żeby udowodnić, że jesteś przywoływaczką wiatru. Jesteś gotowa? Aha. Tak, co to za pytania? W opowieści o wichrach. Z której góry spadała Joanna, kiedy chciała wzbić się wyżej i dalej niż ktokolwiek przed nią? Z czego? Z Kilimandżaro? Dobra, z Kilimandżaro? Nie masz racji. Następnym razem słuchaj uważnie, kiedy ktoś będzie ci opowiadał tę historię i nie wracaj, dopóki nie będziesz jej znała na pamięć. Czy teraz jesteś gotowa, żeby poddać się próbie? Nie, daj mi trochę czasu, żebym się przygotowała. Zatem wróć tu, kiedy będziesz gotowa, a ja wtedy sprawdzę twoją wiedzę na temat tych czterech opowieści. Aha, może ta ci pomoże. Super, sam opowieści, nie? Skąd to niby? Ajo. Aha, co? Nie widzisz. A, wiesz to. Może to powiedzieć jakiś? Nie wiem. Cześć, Nima. Cześć. Znasz którąś z opowieści o wichrach, o gwiazdach, o morzu albo o powrocie do domu? Kiedyś musiałam nauczyć się opowieści o powrocie do domu. Zabrało mi to dużo czasu, ale już ją chyba umiem. Niestety, lepiej mi idzie lepienie garnków niż snucie opowieści. Chcesz ją usłyszeć? Tak, chętnie. Pewnego razu był sobie pewien przystojny Aladdin o imieniu Moran, którego skrzydła były silne, a dziób ostry. Mieszkał w pobliżu białych klifów, gdzie woda była słona, a ryby pływały całymi łowicami. Pewnego razu był sobie pewien przystojny Aladdin o imieniu Moran, którego skrzydła były silne, a dziób ostry. Mieszkał w pobliżu białych klifów, gdzie woda była słona, a ryby pływały całymi łowicami. Moran był narzeczonym Anary, jednej z najpiękniejszych dziewczyn w wiosce. Anara była szczupła, a jej oczy miały piękny niebieski kolor. Ale Moran wahał się, czy poślubić Anarę. Zawsze wymyślał jakąś wymówkę, żeby oddalić tę chwilę jak najdalej. Anara
przypomniała sobie również w lepieniu garnków i opowiadaniu historii. Dlatego gawędziarka z jej wioski wiele razy prosiła ją, żeby została jej uczennicą, żeby nauczyła się wszystkich opowieści i kiedyś sama została gawędziarką. Ale Anara odmawiała, wiedząc, że gdyby przyjęła ofertę gawędziarki, nigdy nie mogłaby wyjść za Murana, bo gawędziarka nie może mieć ani męża, ani dzieci. Nigdy wcześniej nie słyszano, żeby ktoś odrzucił propozycję gawędziarki. Bo któż mógłby wyrzec się takiego zaszczytu? Ale dla Anary miłość była o wiele, wiele ważniejsza. Niestety, pomimo miłości pięknej